Dzisiaj zaczynamy zabieg. To jest plastyka przegrody nosa, plastyka nosa, jak również zabieg endoskopowy zatok. Oraz jeszcze u pacjentki będę wykonywał tak zwaną neurektomię nerwów nosowych tylnych. To jest zabieg, który wykonuję w przypadku przewlekłego kataru, takiego wodnistego, napadowego albo puchnięcia w środku nosa i takiego gwałtownego przetykania nosa. Więc pacjentka z tym problemem się głównie zgłosiła, natomiast doszła potem do wniosku, chwilę musiała się zastanowić i doszła do wniosku, że skoro już będzie uśpiona, to chciałaby sobie ten nos troszeczkę poprawić, bo widzimy tutaj lekki gard. Więc będziemy robić plastykę nosa. Tak wygląda nosek. Chcemy go troszkę zmniejszać, bo chciałem też, żeby troszkę zmniejszyć, troszkę podnieść koniuszek i zlikwidować gardło. Więc taki jest plan operacji. Więc kończymy operację. Pacjentka ma taki profil nosa. Tutaj ma od góry. Przypominam, że to jest Preservation Rhinoplasty metoda SPQR typ pierwszy i słuchajcie, a wcześniej robione zatoki i neurektomia nerwów nosowych tylnych. Także pacjentka ładna i zdrowa i za chwilę ją wybudzamy.